Dzisiaj streamuję pół godziny. Obejrzę filmik pokazujący, jak Krzysiu mówi o moim streamie. Bardzo mi miło, że taki duży streamer zauważył, że istnieje. Spróbuję się do tego odnieść, bo to nie były w moim odczuciu przychylne słowa. Jeszcze sobie tutaj zmienię na talk show, żeby nie było. Porozmawiamy sobie po prostu. Obejrzymy filmik, ja się do niego odniosę. Y już można zamknąć, ona była tylko ściemą. Dobrze, zobaczmy w takim razie. Pixel Guy World. Nie wiem, dlaczego Artur tak zrobił, że wstawił ten filmik. W końcu jest montażystą Krzysztofa. Co? O co chodzi? Dlaczego jest JX na czacie? Jak ja was kołam wariatę, to by mi tak nie miło? Dobra, zakładam słuchaweczki. Powiem tak, Krzysztof nie napisał do mnie. A wypowiedział się publicznie, także ja też się wypowiem publicznie. To o tym myślę wszystkim. Kolega Krzysztof, nawet dobry. No i sobie przedyskutujemy parę spraw, nie? Po prostu. Taka pogawędka tutaj, talk show, tak? Z moimi... 6 lat znajomości to nie jest, trochę mniej, ale... Reszta tej sentencji jak najbardziej prawdziwa. Dobra, powiem tak, ja zaraz wyłączę czat. Będę pierdolił i tak dalej. Odniosę się do paru komentarzy. Spróbuję wytłumaczyć ludziom, którzy... Zatrzymali się na łapaniach się za uszy. Dlaczego? No nie no czat, bo ja nie chcę po prostu ten. No dobra, nie wyłączę czatu, okej? Może jakiś KX, co? Nie wyłączę czatu. Ale jakiś emot only wjedzie. W każdym razie, prawda wygląda tak, że w sumie to spałem sobie ostatnie 6 godzin i się nie przygotowałem. Także będziemy tutaj spontanicznie dyskutować o tym, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dobrze? Ale dlaczego wy się tak śpieszycie, czat? Dlaczego wy się tak śpieszycie? Ja pierdzielę. Ja pierdziu. On mnie nie obraził w żaden sposób. No powiem tak, jeżeli ja się poczułem urażony, to mnie obraził, okej? Okay? Tak jak niczym... Nie, ja wam powiem, dlaczego Krzysztof... Krzysztof mnie obraził. I zobaczycie to zresztą. Że dwa słówka robią wam wodę z mózgu. Ale panowie, spokojnie. Obejrzymy sobie na luzie. Jak są inni streamerzy. Dobrze, kurwy. Gdzie mój dystans? Ja mam jakiś dystans? Triggeruję kurwa na jakiegoś kabanosa 14. Poświęcając pół godziny, żeby go odjebać na lisiny. Ja nie mam dystansu do siebie. Jestem wkurwionym dzieciakiem RPK. Dobra, czas. Jak i tak spamujecie emotkami. To włączę tylko emotki. Resident Sleeper oczywiście. Boże, pięknie wygląda ten czat. Kocham was czat. Dobra, ja sobie tutaj kliknę fotelik do tyłu, że na luzie sobie siedzieć. Zobaczmy razem ten film. Uwaga, przedyskutujemy wszystko. Czy nie wszystko, kurwa, bo to, akurat to nie ma sensu, tak? To, że Norbert nie ma nic do stracenia i chce zrobić ramkę znowu i tak dalej i się czuje urażony. To luz blues, tak? O to obchodzi. Zresztą ja się nie chcę na ten temat wypowiadać. O, chuja mi to lata. No tutaj jest, tak. Fajnie. Dobrze, tutaj zaczynamy. To nie ma miejsca już starych dinozaurów, co się na JD wybili, nie? Oczywiście to jest sugestie, oczywiście do mnie i do... Kogo jeszcze? Do Overa może? Nie wiem. Właśnie. Ktoś się mnie pytał, dlaczego poczułem się urażony. Widzicie to? Nagrałem piosenkę dla mojej grupy, poprzedzając ją 4 postami w ostatnim tygodniu. Że moja dupa się zamieniła w strażacką sikawkę. Że kurwa coś, że coś. I zajebałem kurwa punchlinera, linijkę mordercę, jak psy DDL. Pierwsza sprawa jest taka, że choroba była przewijana kurwa w 10 postach wcześniej, okej? Okay? Na mojej grupce. I śmiechawka TV. Druga sprawa jest taka, że sam temat skały poruszałem w ten sposób, że co tam ze skałą, jak myślicie i tak dalej, bo naprawdę byłem ciekawy. Takie powroty nie wypalają. To udowodnił nam Łukasz Dusza,
który ostatnim streamem zanudził ludzi na śmierć jechanką kanką, okej? Okay? Więc byłem ciekawy i dyskutowałem z grubą, co myślicie? Ja mówiłem, że nikt to nie wypali i sobie dyskutowaliśmy, tak? Bo ja na swojej grupce dyskutuję z ludźmi, ale do tego przejdziemy później. No, i tak to się rozwinęło. I właśnie dlatego ja mam się prawo czuć urażony. Do tego też zaraz przejdziemy, co tu Krzysiu powiedział. Że Krzysztof się tutaj poczuł urażony. A to w ogóle nie miało tak wyglądać. Ja o tym nie wiedziałem. Krzysztof mógł do mnie napisać. No, Marcin, słuchaj, to jakaś spinka, coś ten? Nie. Krzysztof od razu wolał powiedzieć do swojego czatu. No, słuchajcie, kurwa, patrzcie na tego punchlinera tutaj. Chuj z ksajo, boi się. I no, jakby, wiecie co... Jak mam się, kurwa, stosować do przemocy werbalnej, no to wyjmę wam tu notatniczek. Zobaczcie. Powrót skały, 17 tysięcy ludzi w piku. No można się było tego spodziewać? No można się było tego spodziewać. Na dramie z Disem było 25. Zapowiadany, kurwa, od roku. Ale czy sam streamek skały był pokrzęp, czy po prostu ludzie patrzyli, no co to będzie? No nie, moim zdaniem to drugie. Przynajmniej ja tak mam z perspektywy widza, że ja też przejdziemy później, bo ja w ogóle jestem streamerem z perspektywy widza, okej? Okay? Całe życie spędziłem na jebanie. Twitch czacie. Znam nowinki, znam humor, okej? Okay? No więc podzielmy wynik skały w ostatnim meczu. 10 tysięcy widzów. Na 5 to nie jest duża ilość. Pierdolona, parszywa piątka, gdzie nie było żadnych jakichś tam, wiecie, nazwisk dużych, potrafiła osiągać więcej, okej? Okay? To nie jest dobry wynik, to jest chujowy wynik. I Krzysztof mówiąc to, albo nie rozumie tego, albo on to rozumie, albo nie wie co mówi, albo coś, bo to jest chujowy wynik na 5 osób, okej? Okay? Rozumiecie? To jest tragiczny wynik na 5 osób. I mówi, no jak my się skałą odpalimy. Kurwa, nie będziecie streamować 24/7, okej? Okay? Pierwsza sprawa jest taka, jeżeli pójdą ludzie, ja ode mnie do team skały, ja nie muszę wtedy streamować. To jest to, co robią tutaj niektórzy streamerzy, odkąd przestałem być dla nich malutkim streamerem. I jak sobie popatrzycie czasami na kategorię Ligi Legend, jak się odpalam, no to bardzo dużo streamerów postanawia odpuścić jednak streamowanie dzisiaj. Dobra, ale przejdźmy dalej. Przejdźmy do tego, dlaczego jest to kompletnie nieopłacalne. Na streamie skały. Chuj ludzi, kurwa, ale dymy. Jeżeli już się chcemy posłużyć tym argumentem pieniężnym, ja na swoim casualowym streamie tydzień temu, dzięki bardzo Szakal for Fun, zarobiłem więcej niż oni na 5. Czyli oni nie mogą tego robić dłużej niż 2 tygodnie, bo ktoś się w końcu wkurwi. Zatem to już nie są ci sami ludzie. Delor chce grać profesjonalnie, Gucio nie wie co to Liga Legend. Skała jest nieopłacalna. Albo Krzysztof o tym nie wie, ale ja myślę, że on doskonale o tym wie, bo oni się rozstawali już setki razy, kurwa, z tego samego powodu. To się nie opłaca. Nie wyłączamy emotonli. Ja sobie lubię poczytać czampy i Resident Sleepery. No, i widzicie, ja myślę, że jakbym ja zrobił nową drużynkę i tak dalej, to na luzaku dałoby się to przebić. No więc Krzysztof, nie boję się drużyny Skała. Powiem tak, ja nawet kibicuję drużynie Skała, bo kiedyś mi się to fajnie oglądało. Kiedyś nawet moderowałem te kanały. Kiedyś nawet rzucałem do nejciki. Ale powiem tak, parszywa piątka zrobiła coś więcej niż overreact. Będąc, kurwa, tak naprawdę z 5 ludzi, którzy byli wcześniej... No kurwa, kim oni są? Lol, kto to był Testri? Kto to był ten? Kolejna sprawa jest taka, że to jest kurwa, wiecie. No, Marcin, napierdolę ci. Ty się nie ja, kurwa, jakieś moje dziki. Bo Krzysztof na drużynie Skała nie zrobił absolutnie, kurwa, nic. Paweł Szabla, najlepsza duszyczka, kurwa, na polskiej scenie, próbował ratować tego streama. Także, Krzysztof, rozumiem jakby kto inny mi to powiedział, ale ty nie włożyłeś żadnej pracy w drużynę Skała tamtą niedzielę, sobotę, nie pamiętam. Hej, także ani się nie boję drużyny Skały, ani nic. Poza tym indywidualnie, kurwa, wiecie kiedy Team Skała było ciekawe? Oni tam walczyli, tam żarty były z Koli i tak dalej, a ludzie rzeczywiście kibicowali, kurwa, Skała. Teraz to wyglądało tak, że wchodziłeś na Team Skałę, tutaj ktoś coś przeoverreaktował, a na czacie, wywóz orków, ciężarówka jedzie, to już nie będzie to samo. Jeszcze dlatego, że czat nie może być wolny i nie potrafi sobie wymyślić czegoś innego. I uwaga, wy im nie potraficie wymyślić czegoś nowego. Co ma czat spamować, jak oni, kurwa, żadnego innego mema nie znają związanego z Team Rock jak kurwa JD, wywóz orków, albo Gucio Król, Gucio Miecz Smork na czacie. Jak sobie wejdziesz na mój czat, Krzysztof, na przykład, to powiem tak, tutaj, kurwa, masz memy od początku do końca. Naprawdę. Ja, kurwa, i chwała moim widzom, wielkie serduszko, że to są kumaci ludzie, ale wiesz, że też to jest moja zasługa, bo ja się staram być kumatym człowiekiem. I od memów, kurwa, Ade Rengar by zabił, do, kurwa, smutnych historii, 24/4 Malphite i przegrywam, po chuja w dupie, cały czas, kurwa, tower znak zapytania,
Kurwa, ja się śmieję z czatem, bo na tym polega streamerka. Masz jebany czat, jebany. Kurwa, nie powinienem dodawać takich przymiotników. Kochany czat. Kochany czat. No, wyłączyłem donate'y? Nie wyłączyłem donate'ów. Na tej scenie ich po prostu nie ma. Nie ma włączonych alertów. Poza tym, no, po co mi donate'y tutaj? Ja nie chcę tutaj donate'ów. Ja się po prostu chcę odnieść i chuj. Także widzisz, widza trzeba zainteresować. Ja rozumiem, Krzysztof, że ty byłeś tworzony przez widzów, że jesteś Danielem Magikalem polskiego Twitcha. Kumaci ludzie już poszli gdzie indziej. Rozumiesz? Czat już ci nie wyśle śmiesznego donate'a, z którego ty zrobisz tylko... Ale będzie śmiechawka. Rozumiesz? Trzeba robić, trzeba dawać widzom. Na tym polega streamerka, że masz kurwa widzów. To nie jest tak, że siedzisz przed komputerem i robisz: och, muszę dobić tego creepka. Kurwa, siedzenie przed komputerem to się streamowało 3 lata temu. Teraz ludzie oglądają to z litości, albo nie ma do kogo wpaść. Albo jeszcze kurwa, że spoko ludzie siedzą na czacie, bo Twitch community chatowe to jest coś pięknego, czego nie ma na YouTubie, nie będzie kurwa nigdzie. Twitch community na czacie to jest rzecz piękna i ją trzeba pielęgnować. Trzeba wiedzieć, że na tym serwisie mamy wspaniałych ludzi. W tym okienku tutaj, sentymentu na przykład. Ludzie już nie tracą pieniędzy na to, żeby: o, 3000 ludzi się zaśmieje i ten streamer też, haha. Kurwa, okrągłe mieszkanie, żeby Kiara się nie puszczała po kątach, haha. Kumasz, czacze? Tak wygląda streamerka. Widzom trzeba dawać. Naprawdę, jak nie jesteś pro playerem, to nie próbuj być jebanym tryhardem w tej grze. Prawda. Chyba, że robisz jakąś serię. Chcę być dobry w League of Legends, ale ta gra już ma tyle lat. Ma tak kurwa zróżnicowaną scenę na Śmiechawkę TV i pro playerów, że w Polsce to może być jedynie kurwa Jankos. Bo to jest ten Twitch. Gra jest kurwa dodatkiem. Ale też w moim przypadku ja staram się tę grę kurwa w 100% zmaksymalizować, żeby była śmiechawa. Naprawdę. Nikogo to nie obchodzi, czy masz D1, czy D4, czy kurwa 8. Dopóki nie jesteś pro playerem. Dupie to mają, srają na to. Ja tu sobie pogram Aper Rakankiem, pogram sobie czymś, zintuję pod publikę, chuju, mam telik point. Na pewno nie będę siedział jak jebany drewniak, jak jebany małkaj po sobie przomperem i robił: no, muszę dobić do klika tutaj. To już jest następna rzecz, do której przejdę przy kolejnych argumentach, okej? Właśnie na tym polega streamerka, że to nie jest tak, że ty masz jakiś kurwa: o, mam niedostępny dostęp do gry, zobaczcie, jak to jest alfa wariaty, normalnie, jak to jest alfa najnowszej gierki. I wszyscy ludzie: o kurwa, ale nowa gierka, fajna. Ta gra już kurwa ma tyle lat, że ona już jest wymęczona przez ludzi, którzy chcą sobie klikać, naprawdę. Jak chcesz kurwa, wiesz, sobie: o, muszę dobić tego creepka, znajdź nową grę, naprawdę. League of Legends to jest co innego. Już w tym momencie. Full story Bob na czacie, poproszę. Dobrze. I właśnie dlatego, moi widzowie, którzy piszą: no, kiedyś tryhardowałeś. Kurwa, ja kiedyś wyłączałem streama po jednej gierce. Za tym, po co? Po co tryhardować w gierce, która ci pluje na mordę? Jest Zakens, jebany Zakens. Pik, który jest kurwa broken. Ludzie z autofill supporta idą do dżungli i srają ci na klatę Zakiem. Ma 56% inrati od ten heros. A oni mu odejmują 30 obrażeń. Oni wypinają Dupala Riot Games i srają ci go na mordę. Tak, o. Dlatego League of Legends to jest tylko otoczka, rozumiesz? Jak nie jesteś pro playerem, otoczka. Coś takim zapychaczem czasu, z którego też się można pośmieć. Można mieć śmiechawkę na 1v1, można sobie pograć mundosami na tasaki. A napierdalanie nudnym pikiem, zobacz, mamy tutaj Damiana Ziaję na czacie. Nerwarien jesteś? Zobacz, na przykład Nerwarien, hej, jest, napierdalał tym Ivernem i napierdalał. I wszyscy jego widzowie narzekali. I dokładnie to tak wygląda. Nie da się zagrać 150 gier Ivernem na streamie, żeby był pokchamp. Nie da się. Damian streamuje dla specyficznej grupy ludzi. To jest fanbase zupełnie oddzielony od nas. Tego, co ludzie nazywają pajacerką. To jest, powiedzmy, coś w stylu, no nie wiem, jakiś Panzer Dragons, Red Mercy Polski, nie? Road to Masters i tak dalej, poradniki dla ludzi, których jeszcze obchodzi ta gra. Ja nie ukrywam, może mnie też zacznie obchodzić, może ja stwierdzę: kurwa, może czas na Tryhard Weekend na przykład, albo Tryhard kurwa Challenge w 10 dni. Ale jakby jest kojarzony z tym? By the way, Xayo też się wybijał na JD. To jest, moi drodzy, chciałbym tylko, żebyście patrzyli na takie rzeczy jak uśmieszki Krzyśka i tak dalej. Jego przekonanie, że tak właśnie było. Tak właśnie było. Przez cały ten filmik się przewija takie: nie powiem, powiem kurwa, ale coś tam dodam. A wydaje mi się, tako, uśmiechnę się. Rozumiecie, mnie to wkurwia, jak coś cię boli, Krzysztof, powiedz to, powiedz to. Kurwa, chuj ci do dupy, powiedz tak. Nie rób tak, nie owijaj w bawełnę. Teraz się odniosę do tego, że się wybijałem na JD. Uwaga, widzicie, ja od początku życia swojego, początku życia JD, okej? Okay? A też nawet to jest przed czasami JD. Norbert Giercz, czyli Dis. Kiedy jeszcze grałem e-sportowe polskie kapy, irytował mnie niesamokurwawicie, okej? Okay? Bo komentował moje turnieje i jak oglądałem sobie czasem powtórkę i słyszałem: no, ja tutaj Gragaskiem kiedyś zajebałem Flesza, nie? Mówiłem: kurwa, weźcie kogo innego, weźcie kogo innego. I od początku twierdziłem, że ludzie, którzy piszą JD, albo kurwa wstawiają: no, zobaczcie tutaj, stary mi napisał JD na czole, haha, to jest kurwa dno, okej? Okay?
To jest dno. Napisać COD dla śmiechu? Okej. Okay. Tak jak ja sobie czasem ironizuję z kogoś, mam śmiechawkę TV, ale ja nie mam do niego żadnych personalnych wyrzutów i tak dalej, okej? Okay? A ludzie tym żyli. Ludzie żyli, kurwa, JD. O! Nie, bo to jest tak, i bo to jest tak, i bo to jest jeszcze tak. Rozumiecie? To jest śmieszne, to jest kurwa tak jak mem, tak jak 24-4 Malphite i przegrał. Tylko, że to poszło tak daleko, że chuj akurat. I to przez... przez wszystkich w sumie, przez Norberta samego, okej? Okay? I od początku twierdziłem, że to są debile. Ludzie, którzy wiecie, piszą: no ziomeczek, a jesteś kurwa za JD? Bo ja tak, to jest moja religia. JD, man. Jest dobrze? No jasne, że... Wiecie, ja na swoich streamach powtarzam kurwa cały czas tekstik w stylu: jak jest spam JD? No jest dobrze, ale będzie jeszcze lepiej, czat, pamiętajcie. I chuj, i tyle, nie? Ja? Powiem tak. No nie wiem, no to działa na zasadzie: mamy wspólnego wroga, także sztama, ziomek. Jebiesz Disa? No jebie. Jak mi chyba kumpl od kielicha. Rozumiecie? This is kurwa... Od początku tak twierdziłem. Ja broniłem tutaj Norberta nawet przed tymi ludźmi, ale jednocześnie niesamowicie mnie wkurwiały spiny. I to były czasy, tutaj też się odniosę do tego, że... O! Wybijasz się na... Wybiłeś się na overpo... Overpale? Nie wiem, Remku, Puszu, Charquelu i teraz tak i tak, nie? No to tego też się odniosę, panowie. W każdym razie, hej, niech wracają, naprawdę. Ja im życzę powodzenia, bo jest tam Pawko, jest tam NZ, jest Gutek. To są akurat ludzie, którzy mogą z tego najwięcej zyskać. To są ludzie, którzy są sypyki, także luz bluz, man. To, no nie wiem, Krzysztof też jest spoko, ale wygadał głupotę. I nie wiem, może tego żałuje, może twierdzi dalej, że ma rację. Okej, okay, dobrze, Gucio, do posta, ale ja wam mówię, jestem absolutnie przekonany. Skała jest już kurwa zaszufladkowana przez to, co oni robili. Widzicie, tak jak Skała jest zaszufladkowana przez swoich własnych widzów, tak jak ja jestem zaszufladkowany przez ludzi, którzy kompletnie nie oglądają mojego streama. Zadymka, haha, rozumiecie? A Skała jest zaszufladkowana przez swoich własnych widzów. Będziesz chciał im dać coś nowego? Jak to? Czyż jebać Disa, kurwa, orka, wywóz? To już nie są te same charaktery. To już, no nie, po prostu, no nie, no nie, kurwa. Niech se wracają, naprawdę. Jeżeli to mnie zaboli gdzieś, to ja będę streamował w innych godzinach, naprawdę. Ja, kurwa, wiecie, naprawdę, wyjebane mam. Poza tym mnie to nie obchodzi, czy ja streamuję w innych godzinach, czy nie w innych godzinach. Ja sobie odpalam streama i już nawet nie patrzę, kto tam jest, okej? Okay? Bo są ludzie, którzy są tylko dla mnie na tym Twitchu. Wielkie serduszko dla nich, oczywiście. Zawsze tak jest, no. Masz fanbase główny, core swój i do tego dochodzą ludzie, no nikt inny nie streamuje. Zawsze tak. I to nawet nie jest walka, rozumiecie? Nawet nie jest walka. Ja osobiście jestem prawie pewien, że chłopaki z tym swoim pomysłem postreamują tydzień i ktoś stwierdzi: no mi się to nie opłaca, no mi też. Dobra, kurwa, tam jebać tą skałę. No nie wiem, mam takie przewidywania. Naprawdę, ja z perspektywy widza chciałbym zobaczyć inną skałę, ale jeżeli ja wchodzę i widzę overreacting, Pawka jako jedynego walczącego, kurwa, o dobro tej drużyny i widzę, kurwa, tylko wywóz, kurwa, no to nie, to nie wypali, bo oni już są ten, są, kurwa, zakopani imo. Może, no nawet mogą mieć, kurwa, po 10 tysięcy widzów. To im nic nie daje. No, także chłopaki, no, wracajcie ze skałą, proszę bardzo. Może ja stworzę swoją drużynkę, może coś. Ja z nikim nie walczę, naprawdę, ja z nikim nie walczę. Ja jestem tu po to, żeby mieć śmiechawkę TV, kurwa, z czatem. No, chłopaki trochę się połasili, kurwa, na ten donate goal, no, nie wyszło. Powiem tak, jeżeli ktoś nie może się sercem złączyć z drużyną, bo na tym polegała skała, tam były memy, się, kurwa, memy. Na tamten okres to wystarczyło, tam były przeróbki i tak dalej, nie? To było spoko. Ale to wiecie, no to trzeba, kurwa, po prostu sobie zapisać w pamiętniczku: no był Team Skała, serduszko, Biblet Hump. Będzie co innego, tak działa internet. A no powiem tak, no skończy się jak Łukasz Dusza. Krótka piła. Dobra, może mi się przypomni później coś jeszcze, słuchajmy dalej. A, dobra, to już wiem, o czym tu była mowa. To kompletnie zszedłem z tropu, jeżeli chodzi o filmik. To Krzysztof powiedział, że się wybiłem na JD. Kurwa, ja z Norbertem się nie lubiłem tak naprawdę od czasów komentatorki i mojego e-sportu. No i kurwa, nie lubiłem się. Irytował mnie chłop. Oczywiście bez żadnych tych, no, personalnych tutaj rzeczy. Po prostu tak było, że nie mogłem tego słuchać, okej? Okay? Komentarza. I jak jeszcze powiem tak, byliśmy kolegami. Wiecie, to wiecie, no to byliśmy, jesteśmy, whatever. Tak jak mówię, ja z nikim nie walczę. Ja się od nikogo nie odwróciłem. To działa bardziej w odwrotną stronę. I Krzyż, i Over. To jest dokładnie ten sam temat, co wybijasz się na nich i tak dalej. Teraz poruszę temat Remka Pusza i Krzysztofa Saucia.
Uwaga, tutaj jeszcze można dodać Gucia, tutaj jeszcze można dodać kogo innego. Ja z Krzysztofem, okej, okay. Kurwa, od razy 3 lata temu graliśmy pierwsze duoski, grałem w Team Rock, robiliśmy kurwa razem śmiechawkę. Ja robiłem, bez streama, po kurwa Drunk Sylwestra, po jakieś losowe duety, po to, że jak jeszcze grałem bezsportowo, to grałem z nim, przegrywałem swoje LP-ki, żeby czat miał śmiechawkę. Ja wtedy nie streamowałem i tak naprawdę te 2 lata, bo grałem wtedy jeszcze z Remkiem Puszem później na streamach, też była śmiechawka TV. Jak ktoś kurwa pamięta te czasy, wchodził na czat do RQL albo do Overpoła. Kurwa, jak tylko byłem online na kliencie i zobaczyli mnie, wiecie, tu się klikało kiedyś takie coś i wyskakiwał taki panel. Było tylko kurwa duo Xayo, duo Xayo, duo Xayo. Oczywiście, jako że jestem taką osobą po prostu, że albo się odbijasz, albo przytulasz, to były też głosy, oczywiście dużo mniej, w stylu kurwa, tylko nie Xayo. Ale tak, tak było. Napierdalałem duety za darmo. Kurwa, robiłem im po części content, bo tak to można nazwać. Miałem śmiechawe TV i żadnych kurwa korzyści z tego nie chciałem. Tak jakbyście powiedzieli kurwa, że Greek God na soda popinie, Tylerze One jest kurwa śmieciem, bo on się wybił. Jesteś kurwa śmieciem, Greek God. Okej, okay? Ja wtedy jeszcze grałem sportowo. Ziomeczki, tupiona, gramy, no elo, będzie śmiechał. I ja w tamtym momencie, jako głos neutralny, bo ja ani nie streamuję, ani jestem w fecu, ani chuj, broniłem ich, kurwa jak głupi, próbując dyskutować z Norbertem, napisałem posta na Facebooku. To, że Norbert kurwa ściągał przeróbki ze sobą, bo to i tamto mu się nie podobało. Ja walczyłem z tym, nigdy w życiu kurwa nie mówiłem: jebać dziś to kurwy syna, wywóz orków na czacie, panowie, okej? Okay? Rozumiecie? Dlatego ten argument mnie po prostu bawi. Wybiłeś się na Remku, Puszu i RQL-u. Tutaj jeszcze grałem duo z Guciem, ale Gucio Gucio to akurat spoko ziomę. I powiem wam tak, grałem jeszcze duoski, chyba zagrałem kurwa ze 3 duety na streamach, bez kitu, chyba na 3 streamach tylko duo grałem. To ja jako mały streamerek, to było tak, miałem 500 widzów, grałem duo z Remkiem Puszem i nagle miałem 300, bo ludzie twierdzili: dobra, to ja przychodzę do Overa, bo tam więcej ludzi, większa śmiechawa, nie? Kurwa, no w żaden sposób mi to nie pomagało jako streamerowi, mógłbym kurwa równie dobrze grać na offline, okej? Okay? Nie, to nie jest Biblet Hump, ja po prostu tłumaczę, że XD. Także wiecie co, no to jest też kurwa zakodowane. Oni jeszcze to mają cały czas kurwa gdzieś wryte z tyłu głowy, że oni mnie 3,5 roku temu nazywali mniejszym streamerem. No i powiem wam tak, jak się zaczęło palić pod stopami, to macie tutaj przykład, to już jest kurwa wybuch, naprawdę. Krzysztof nigdy nic nie powie, wiecie, zawsze śmiechawka, TV i tak dalej, ale jeżeli on celuje w coś, celuje we mnie i w mój content, czy mówiąc takie rzeczy, no, wydaje mi się, na uśmieszek, to już jest złe, to już jest złe. I jak się kurwa chce oceniać czyjś content, to albo masz z tego totalną śmiechawkę, albo jest ci ta osoba obojętna, albo masz argumenty, żeby zacząć dramkę, wtedy ten. Ale tutaj jest dyskusja. Zobaczcie, Xayo jest kopią teksty Rafoniksa. Zobaczcie, on też się wybił na JD. Kurwa, czeku. Poważnie? Krzysztof Sauć. Zabaweczka Twitch czatu. Zabaweczka Twitch czatu. No, Krzysiu, uśmiechnij się, bo napisałem śmieszny dany tokiarze. Dobrze, może i Krzysztof nie chciał dramy, ale zobaczył, że się wkurwiłem raczej. Ja nie napisałem do Krzysztofa, bo wiecie, tak jak... Zobaczcie, ja, to jest, zresztą jest ten stream, kurwa, na którym ja miałem tą samą koszulkę, okej? Okay? To był ten sam dzień. I ja powiedziałem coś w stylu, wiecie, no fajnie, że Krzysztof przynajmniej się inspiruje najlepszymi, nie? Okej? Okay? Śmiechawka TV, nic takiego, nie? Ale ja nie mówię, kurwa, no Krzysztof jest kurwa chujem, on tak... Ale ma chujowy content, ja nie wiem, jak on ma w ogóle 1000 widzów. Ja nie wiem, jak on ma w ogóle 1000 widzów, naprawdę. 1500? Kto tego debila ogląda? To było wczoraj? A, no to w takim razie to nie. Co, Krzysztof tak szybko ubrał tą koszulkę ten sam raz? Oj, baniutki, bo ja jeszcze w praniu leżę. Poza tym, jak ktoś kurwa oglądał duo moje z Krzysztofem, czy to Aperengar, czy jeszcze jak nie streamowałem, czy chuj, zawsze z Krzysztofem mieliśmy taką znajomość, że się kurwa szczypaliśmy. Pyk, pyk, pyk. Okej? Okay? Ja zawsze coś tam mówiłem. No, tutaj ten Krzysztof, nie wiem, no, tak jak, no nie wiem, no teksty w stylu, kurwa, przypomina mi się pierwszy lepszy, że Krzysztof mówił, no, ten Aperengar to chyba nic nie robi w lejcie. Ja, kurwa, odpowiadam mu czymś w stylu, no, Krzysztof, ty nic nie robisz przez całą grę. Wiecie, no i tak to wyglądało i się beka toczyła i była śmiechawka TV, nie? Ale to już jest, w mojej opinii, atak, bo to jest już, kurwa, podważanie tego, co robię na streamie i tak dalej, nie? Naprawdę, jeszcze, ja rozumiem, że Krzysztof jest zapracowanym człowiekiem, pije Sprite'a godzinami, ale kurwa.
No to jak już coś oceniasz, to albo masz z tego śmiechawkę, ale jak próbujesz uszczypnąć, to chociaż znaj fakty, nie? Że ja sobie lubię, ale to też jest kurwa do przejścia dalej, no powinniśmy chyba obejrzeć ten cały filmik. Robił zamieszanie. Dobra, okej, okay, JD. Jeszcze dokończę temat JD, żeby już nie było. U mnie po 2 tygodniach streamowania, czy miesiącu, pojawiło się od razu, że bez JD, bez obrażania innych streamerów. Banowałem za to, donate'ów z tego nie miałem. I tak dalej. Krzysztof z tego robił biznes, kurwa. Rozumiecie? Mówiąc, też się wybił. Okej, okay. Ja wtedy, powiem tak, byłem neutralny, tam próbowałem walczyć, kurwa, żeby Norbert nie odpierdalał głupot na polskim Twitchu, bo fajnie było, a się robi zamieszanie, że tu, kurwa, ludzie się boją powiedzieć słowa, bo bana dostaną. Ja z tym walczyłem, ale nigdy nie powiedziałem, Norbert, ty chuj jebany, ty kurwa, chuj do ściania, pluję na ciebie, puh. Poza tym ja też się gdzieś utożsamiałem wtedy z tymi ludźmi, okej? Okay? Ciumeczki moje, wiecie, ja dopiero wszedłem na scenę streamerską, byłem pospinany, nie wiedziałem, kurwa, co mam robić, z czego się śmiać, czego się nie śmiać, kurwa. Tak było w pierwszym mieszkaniu, dlatego ja nie rozumiem, dlaczego wielu ludzi tak, kurwa, tęskni za tymi czasami. Bo ja wtedy nie czułem się prawdziwym streamerem. Ja wtedy czułem, no, odpalę streama i w sumie co? No, i to też wynikało z tego, no to już są, kurwa, ludzie, którzy, wiecie, no, ja trochę jak taki naiwniaczek wtedy byłem na samym początku, bo naprawdę nie wiedziałem, co mam robić, nie wiedziałem, po prostu byłem, kurwa, taki, wiecie, o, no to patrzą ludzie, o, no to może ktoś patrzeć, no to patrzy, kurwa, ten i oni sobie pomyślą i, o, kurwa, przecież to moi koledzy ze szkoły oglądają, nie? Teraz trzymam w to wyjebkę i robię śmiechawkę TV, nie? Po prostu musiałem z czasem się przyzwyczaić do tego, że streamuję. Nie, Andrzej Głowa, dobra, ale ja też robię wam poradnik streamera, bo tu nie będzie, kurwa, nic innego. Ja nie analizuję po prostu. No nie wiem, ja chcę się odnieść do Krzysia i, kurwa, żeby nie być pizdą, co mówi, no, wydaje mi się, że Krzysztof się pomylił. To mówię, Krzysztof, kurwa, no, zobaczcie, to może zmienić Krzysztofa na lepszy. Krzysztof może przestać się łapać za uszy, zacznie grać Nautiluskiem pod AP na topie i będzie śmiechawka TV. Ja nie mam żadnych tych wyrzutów do Krzysia czy coś, nie? Ale naprawdę, jeżeli ktoś się wypowiada o moim kontencie, nie mając o nim pojęcia, no to, kurwa, wiecie, ja rozumiem, że Krzysztof tu powiedział, no, za dymeczka, fiu, okej, spoko, luz, to wiecie, no, nawet bym się może uśmiechnął, ale jeżeli, wiecie, on rzuca, kurwa, w ciągu, to jest jedna gra, jak on to piknął i zaczął mówić, kurwa, przez 3 minuty o mnie, wybijał się na JD, skała go rozpierdoli, Rafonix i Meduza, tak, on mówi, że kocha swoich widzów, no, tak wiesz, przejdziemy zaraz, no, w każdym razie, z JD już wytłumaczyłem, pozdro 600. JD mi w żaden sposób nie pomogło, powiem tak. JD mi w żaden sposób nie pomogło. No chyba, że wybiciem nazywamy, no nie wiem, że zamiast 200 widzów miałem 210 w pierwszym tygodniu streamowania. Się, no było ich trochę więcej, no ale pamiętajcie, że ja miałem, kurwa, dosyć spory fanbase z samego e-sportu. No kurwa, ja robiłem jakieś śmiechowe rzeczy, cosplaye Nerwariena czy coś takiego i tak dalej, nie? Ja miałem największy fanpage z tamtych ludzi nie streamujących, ale sportujących, okej? Okay? No, poza tym tak jak mówię, nie? Kompletnie bez korzyści, kiedyś zagrałem duo z ziomeczkami. Teraz mi ludzie będą wypominać, kurwa, że jak gdzieś się na tym wybiłem. No kurwa, powiem wam, że jak miałem największy skok, kurwa, grając samemu. Ja tu się nie da wybić, kurwa. A jak przebiłem, kurwa. Naprawdę, ja nawet, kurwa, no nie. Wybiłem się może na brązowych, okej? Okay? Na brązowych się może wybiłem. Ale brązowe jeszcze, to wiecie, jakoś tam robią, tam chłopaczki mają hachawkę. Na przykład Avesowi powiedziałem, nie wstawiaj moich shotów, bo ty brał pierwszy lepszy shot, który miał, kurwa, najwięcej wyświetleń w Twitch TV Clips. Powiedziałem elo, mimo że też robił wyświetlenia po 100 tysięcy. A brązowe to jakoś tam sobie opatrzą i tak dalej, to jest coś takiego, nie? Ale to też, no to też jest, kurwa, to samo, nie? W teorii. Teraz tak działa, że ja już z tego tak naprawdę nic nie zyskuję. Zyskałem kiedyś, no i teraz tak naprawdę ja robię dla nich, okej? Okay? W ten sposób to działa. Tak działa każdy kanał shooterski i tak to wygląda. Poza tym, bardzo dużo ludzi się, kurwa, odbiło czołem o ścianę, oglądając shoty i wchodząc później do mnie, bo to jest, kurwa, naprawdę to wygląda inaczej zupełnie. Dobra, lecimy dalej. Skała to gówno, ale jego gówno nie jest skałą. Trochę jednak, skoro... No trochę, skoro takie rzeczy mówię, to, kurwa, leci mi rzadko z pośladków, no. Się jednak tej skały obawia, że straci. Na pewno jakoś zabolało, jeżeli... Widzicie? Imo, wiecie, co tu się objawia wam? Ja powinienem być psychologiem, kurwa. To jest syndrom władania, kurwa, czyjegoś bólu, swojego bólu kogoś. Jak myślicie, jak się czuje Krzysztof, który miał przez pół roku średnią widzów 4-3 tysiące, 3,5-4 tysiąca, teraz ma, kurwa, 1900 miał w poprzednim miesiącu. No, powiem wam, jak wejdziecie sobie, kurwa, na stream czyjś, ja naprawdę... Wy nawet nie wiecie, jak to może zaboleć, jak ktoś, kurwa, z kapą dzień po dzień,
To nie jest jedna osoba, to są kurwa setki czy dziesiątki, które wchodzą na twój stream o 24 i piszą: a co tu tak mało osób ostatnio, kappa? Albo spamują Zio Waiting Room i tak dalej, nie? Właśnie kocham w ogóle za to moich widzów, nie? Bo jakby nie ma kurwa na Twitchu takiej zgranej ekipki, co se ten. Ale to też do tego przejdę. Tym jest, się kurwa nie wzięło z przypadku. Z 6K widzów teraz, tak? Przy streamku skały spadłoby, nie wiem, do 2K na przykład. Na pewno byłoby chujowo, bo ludzie na czacie by zaczęli pisać: Marcin, tylko 2K widzów, weź. Czujecie to? Czujecie, cokolwiek by było. Czujecie to? O Jezu! Jak kurwa na tej dupie palącej się można omlecika zrobić. Kurwa, żeby było Xayo XD, to subskrybenci by spamowali, ale... On mówi dokładnie o tym, co się dzieje u niego na streamie. No, co to tak mało osób? Zrób zadymkę. Się uśmiecha tak, tu mówi: no, wiecie, ja to jestem taki mądry. Raz, kurwa, jesteś na szczycie, raz jesteś w odbycie. O, no! Kończysz, Marcin. Albo, no, byłoby tak pisać, to zawsze wkurwia troszeczkę. I właśnie tu jest, kurwa, kwestia tego, że... Widzisz, Krzysztof, ja się cieszę z ludzi, których mam, a nie płaczę za tymi, których nie mam. I dlatego mnie to nie zabolało. Bo whatever, poza tym wszystko jest w moich rękach. Jeżeli robicie lepszy content ode mnie, piona dla was, guys. Naprawdę. To trzeba zrozumieć, że to jest... Tak to działa. Jakby często mówi, że kocha widzów, że oni są super, zajebiści i tak dalej. No nie, no wiadomo, no to też mogę wam mówić, że was kocham, moi kochani widzowie, ja was uwielbiam. Oglądajcie streama najlepsze. Ja chcę mieć z tego śmiechawkę TV i... Mam z tego śmiechawkę TV, ja nie mam po prostu... Ja nie mam żadnych personalnych tych... Tutaj... Pineczek. Mam wyjebane w hejty, wyjebane w co kto powie, mogę przerwać ten talk show. Ja chcę po prostu powiedzieć tak, że ludzie, którzy... Krzysztof nie powinien mojego kontentu oceniać, okej? Okay? Chcę mu to uświadomić, bo ja do Krzysztofa... Ja naprawdę, to jest poradnik streamerski dla Krzysztofa. Nie wiem, czy wiecie, może Krzysztof się zmieni po tym, może stwierdzi: kurwa, może teraz będę się łapał tak za uszy, a nie tak. Rozumiecie? Trzeba, no tak, no już wiecie, no, tych memów jest w pizdu, no, czuć ser, kurwa, czy inne rzeczy. I to wiecie, każdy coś innego kojarzy, bo nie każdy siedzi na tym 2-4. Siowi nie pomożesz, ale powiem tak, no, ja powiem tak, jeżeli ten filmik poszedł do Pixela i jeszcze ma taki chwytliwy tytuł nawet, to ja nie będę, kurwa, powiem tak, nie będę siedział i mówił: no, ja to ignoruję, bo jestem mądry. Bo Krzysztof... Byłem z nim na evencie, śmiechawka TV, tu piąteczka. Krzysztof musi zrozumieć, że popełnił błąd w tym momencie, mówiąc to, co powiedział. Dobra, poproszę moderatorów o włączenie Moto Only i wytłumaczę wam, o co chodzi z miłością do widzów. Nie, ja nie płaczę, ja po prostu chciałbym wam coś wyklarować. Ktoś, kto, wiecie, poszedł dalej w rozwoju twojej osoby, nie zatrzymał się, to zrozumie. Poza tym ja mam z tego śmiechawkę z moimi widzami. Oceniam content innych dla śmiechu, bez tych, a tutaj, kurwa, od typa, który jest moim koleżką, albo był, nie wiem, jak Krzysztof się na to zapatruje, on mówi takie rzeczy, niedobrze, więc trzeba to wyprostować po prostu. Wiecie, tutaj może niektórym to otworzy umysł, niczym cytat przeczytany z rana, ale zresztą po prostu mam beczkę, no. Może też niektórym przybliżę historię, kurwa, mojej osoby, bo może niektórzy oglądają trochę mniej, bo trochę krócej, nie? Dobra, więc tak. Tutaj mamy sketch Krzysztofa. Sketch Krzysztofa mamy. Dla was, słuchajcie, dla was robię tą rzeźbę. Myślicie, że to, nie wiem, dla siebie? No, powiem tak. Sam sketch w sobie, jakby był wycięty, jest spoko. Ale on nie traktuje, kurwa, do tego, jak jest naprawdę. Więc... Tutaj Sayo Emoji albo Forehead dla Krzysztofa się należy, bo sam sketch był śmieszny. On... Nie, to kurwa dla was robię tą rzeźbę. Ja się dla was staram, żebym mógł napiąć tego bica, żeby mogło wam się zrobić mokro na streamie. To tylko i wyłącznie po to robię. Kochani widzowie, docencie to. Albo nie doceniajcie. Zresztą, ja nie oczekuję niczego w zamian, naprawdę, czad. Ja to robię bezinteresownie, naprawdę, bezinteresownie.
nie chcę nic w zamian. Wy już sami ocenicie, czy to warte, czy nie warte tego. Słuchajcie, byłem dzisiaj taki zjebany po siłowni, no taki kurwa zmęczony, mówię, nie. No nie odpalę dzisiaj, no nie dam rady, no muszę się położyć, no. Ale mnie to zmęczenie łapie, no. Tak bym położył tą główkę na miękką pudusie i zasnął sobie smacznie. Ale nie, mówię sobie, kurwa, nie ma takiej możliwości. Dla moich kochanych widzów się odpalę, muszę to zrobić. Nie mogę ich zawieść, bo oni są najlepsi w internecie. Tak było. No wiecie, no, jakby mogę, nie? No, nawet nie dojadłem obiadu, bo się tak śpieszyłem na stream. Zapłaciłem za niego 100, ale mówię, kurwa, nie będę tego jadł. Stream jest ważniejszy, muszę być punktualny, muszę zdążyć, więc wypierdoliłem tego kotleta do śmieci i powiedziałem, że wypierdalam na stream. Tak, kelnerce odpowiedziałem. Także trochę mnie to bawi, ale jakby ja nie krytykuję. Zobaczcie. Znowu. Ja nie krytykuję. A kurwa cebula. Zaraz będzie, wydaje mi się. Nie, słuchajcie, nie. W sensie potem, tak, w następnym temacie. Tak, powiedzmy. Dobrze. Krzysztofowi czat napisał, że ja mówię widzom, że ich kocham. No Krzysztof, bo tak rzeczywiście jest. Musimy zderzyć tą sentencję z faktami, bo powiem ci tak, Krzyś, przez cały czas swojego streamowania, albo inaczej, powiem ci jak wygląda twoje kochanie widzów, okej? Okay? Śmieję się, spoko, tak jak Marcin się śmieje. Jak wygląda moje kochanie widzów? Uwaga, moi drodzy, 400 subskrypcji, przecież kurwa jedna więcej w te czy w te, nie podziękuję za subskrypcję. Wyjebane, teraz jestem zbyt zajęty rzucaniem, kurwa, linki kledem. Okej? Okay. Poza tym, Krzysztof... Kurwa, dlaczego mi się całe sterowanie głosowe włącza? Krzysztof, widzicie? 6, 7, 0, 1, 0, nie chcesz nigdzie dzwonić. 3. Nie chcę dzwonić, kurwa. Dobra. Adele, bomba. Ustawiony prank. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, jak wygląda moje kochanie widzów? Najpierw wam przybliżę. Bo jeżeli widzom się puszcza reklamki, jak leci gra, no to coś jest kurwa nie tak. Jeżeli na widzach się kurwa robi taki pitos bez wkładu własnego, nawet kurwa im nie powiesz, widzowie, wiecie co? Wy to jesteście kurwa mordeczki fajne. To nie chodzi o kwestię użalania się. Czy coś, ale po prostu przytulasz swoje crew, okej? Okay? Przytulasz swój gang 2115. Jak ktoś jest na grupie, jak ktoś ogląda te streamy, jak ktoś jest aktywny poza streamem, piszę z ludźmi na grupie, komentuję, robię śmiechawkę, niektórym odpisuję na Snapchacie, cały czas z czatem coś tam dyskutuję, śmieję się z czatem. To jest tak, że ja patrzę na czat, się śmieję i mówię, ziomek, to było zajebiste. Dlaczego ty nie jesteś streamerem? Jesteś zabawny. Ej, no może teraz przesadziłem, ale... Wiecie co? Mi jest czasami głupio nawet, kurwa, przyjmować pieniądze. To jest niesamowicie miłe, kurwa, jak dostajesz $300 od szakala czy od kowala. Więcej w chuj. Hej? Mi jest czasami głupio. Po prostu. Ale... Widzicie. Ja jestem bardzo wdzięczny i nie twierdzę, że mi się to, kurwa, należy. No Polski... Nawet ci postawię coś do jedzonka, jak się spotkamy. Miałeś do Warszawy wpaść, żabeczkę zrobimy. Okej? Okay? Jestem bardzo, kurczę, wdzięczny. I to nie tylko jak, kurwa, ikona dolara wyskakuje. Ja dziękuję, kurwa, każdemu, kto ogląda ten stream, kto kojarzy memy, kto rozumie ten humor. Ja się cały czas bawię z widzami. Tu 1v1, tu bitwa freestyle'owa, tu haksbal z widzami, tu coś, tu śmiechawka TV, tu dyskusje. Tu se pogadam na TeamSpeaku. Tutaj z jakimś żabkerem pogadam, bo chciał ze mną bardzo pogadać. Ja na offline streamie potrafiłem siedzieć z widzami na TeamSpeaku. No kurwa, korzyści z tego nie mam. Ani mi się wtedy nie nudziło, ale stwierdziłem, chuj tam, zobaczmy co tam moich widzów piszczy. No to otworzyłem tego TeamSpeaka i se gadam czasami. Jakiś pięczuk, franio czy coś takiego. No franio. Neidos. No, to było, że tak powiem, ogólnodostępne. Tam każdy wpadał. Się śmialiśmy bez streama, ale przecież mogłem to robić na streamie. Kurwa, jakie szoty by były. Nawet nie wiecie, jak tam była śmiechawka czasami. No. No i jeszcze, kurwa, może sytuacja... No nie wiem, no chociażby, kurwa, sytuacja z Good Game Expo, gdzie
Ja się staram wszystkimi zrobić zdjęcie, bo w sumie kurwa po to tam trochę jestem, jako pracownik. Żeby na stoisku robić sobie zdjęcia, reklamować, sklejać piąteczki. Ale ja lubię kontakt z widzami. Czy to jest żabker, czy to nie jest żabker. Trochę kurwa czasem musiałem niemiło powiedzieć niektórym, ale tak nie rozumieli, że zadymeczki nie robię. Podczas kiedy Krzysztof mówił, nie teraz to zdjęcie, ja wrócę za 5 minut, wiesz? Tutaj będę. I wracał po 2 godzinach jedzenia frytek i picia kawki. Wiadomo o co chodzi. Bo ja swoich widzów naprawdę kocham, bo ja ich nie traktuję jako widzów. No patrzcie jak sobie tutaj kripkuję, ziomeczki. Patrzcie jak sobie tutaj tego kripa dobiłem. Nie, bo ja mam śmiechawkę TV cały czas z czatem. Na tym polega mój stream, ziomek. A wiecie dlaczego? Bo bardzo dużo czasu, tak jak wy, byłem nikiem na czacie. Siedziałem, gadałem z ludźmi. Ja rozumiem was, ja was rozumiem. Ja się z wami utożsamiam. Twitch chat. Jestem użytkownikiem Twitch chatu, który streamuje. Z 5 lat na tej platformie spędziłem. Dostawałem bany za rajdy. Bez odpalania streama. Na multikonta. Twitch był i jest moim życiem. Kurwa, nie wiem czemu sterowanie głosowe mi się cały czas włącza. Zjebał mi się home button. Losowo mi dzwoni do Kuby Liga. Ja wyłączam ten telefon, bo to jest chuj. Albo on jest cały czas wciśnięty według tego. Wyłączam ten telefon. Ja powiem tak, no jest kurwa noc zaraz, a ja w tej nocy mam załatwienia sprawy prywatne. X kurwa D. Jutro będzie streamek, jutro się postaram wcześniej, bo ja sobie muszę w ogóle ten kalendarzyk ułożyć, nie? Bo ja wstałem dzisiaj kurwa o 19. Nie, mi się po prostu zjebał home button i on jest cały czas wciśnięty teraz według telefonu tego. No jebane, jak się chwali. Dobra, no w każdym razie, rozumiecie o co mi chodzi, nie? Kto rozumie o co mi chodzi, proszę pokrzampik na czacie. No, także wiecie, to nie jest strzelanie, to nie jest nic. Bo jak ktoś to tak odbiera, to znaczy, że mojego streama też dobrze nie odbierze. To jest śmiechawka TV, poradnik streamerski. Na tym to polega ta rozmowa. Zobaczcie, ja wam daję free tipy, darmowe tipy, tak o. Dobra, przejdźmy dalej. Powiem tak, jak to usłyszałem, to już kurwa był koniec. To już były dymy. Wiecie co powiedziałem wtedy? Jak on chyba jest po podpiwku Jędrzeju. Naprawdę, tak powiedziałem, autentico. Kurwa, no kurwa, Krzysztof. No mówi jak oni, w ten sposób, jak, no taka wiecie. Ja pierdolę. Jeżeli chodzi o sposób wymowy, pewnych, no, a może tylko tak mi się zdawało. A może tak mi się zdawało, ja kocham te teksty. No, mi się wydaje, że Krzysztof to ma mojego chuja i w ogóle mi się wydawało, że coś tam mówił, że tata to chyba za jego truskawkę, ale mi się tak wydaje. Spokojnie czat, spokojnie, ja się tylko tak się śmieję, tak jak Krzysztof się czasem śmieje. Śmiechawka TV ogólnie, rozumiecie? Wydaje mi się tak, ale ja tak tylko słyszałem. No kurwa, nie mów wydaje mi się, ja tak tylko słyszałem. Jak chcesz być ofensywny, to powiedz. Kurwa, przecież ten typ kopiuje, on ewidentnie kopiuje. Obraża mniejszych, jaki skurwysyn z tego ksaju, aby mu zajebał. Jak wsadzasz kutasa, pannie, to jeżeli nie masz kurwa knagi jak ja 40 cm, tak wsadzisz do połowy, kurwa możesz nie dosięgnąć tam, gdzie jest dobrze, rozumiesz Krzysztof? Nie rób kurwa na pół. Jak chcesz być ofensywny, to bądź, a nie kurwa. No, kuj ci w dupę, ale ja tak tego słyszałem, wydaje mi się, albo uśmieszek. No, i teraz moi drodzy, kurwa, powiedzcie mi, bo ja nie wiem, może ktoś tego nie kuma, może ironia i sarkazm i śmiechawka TV jest grana, to jest kurwa za dużo. Donaty są wyłącznie same jak subskrypcje, dziękuję wam wszystkim za to, no jak chcecie to mogę sprawdzić, co tam dostałem sobie. Pewnie, dobra nie mów już kurwa, albo wywóz orków. O, no, nawet odpisywałem na pijackie brednie Szymona, chodziłem do podstawówki, chyba do podstawówki, nie wiem kurwa. Ja naprawdę, ja powiem tak. Odkąd jestem streamerem i odkąd złapałem swój styl, już kurwa nie miałem pospinanej dupy, czyli od drugiego mieszkania tak naprawdę, albo od czasów freestylu, to jest coś takiego. Od czasów freestylu w pierwszym mieszkaniu oczywiście, tam gdzie było wyjebę wam skopa. To już wtedy było gitara siema i od tego czasu ja żyję tym streamem. I wielkie serduszko, nie? To nie jest tak, że ja wpadam rozjebać banknot i hello guys. Nie wiem, no pewnie kurwa ktoś inny powie, no tak mówisz pod publiczkę, no wiecie, no. To widać, powiem tak, moi widzowie to widzą i dla mnie to jest najważniejsze. Bo jak ktoś wchodzi, kurwa, i pisze gdzieś, wiecie co, dla mnie najlepsi są ludzie, którzy kurwa płyną pod prąd. Kurwa tak jest za każdym razem, jak kurwa coś się staje popularne, wychodzi ziomek, bo za to się zbiera lajki. Nikt kurwa nie będzie ci pompował jak popierasz, nie? Ale kurwa taki głos, wiecie, wychodzi taki ziomek, Andrzej jakiś, tak. Nie wiem, ta cała sytuacja jest popierdolona. Nie wiem dlaczego się dojebali do Norberta. On się stara, streamuje. Naprawdę powinni się popatrzeć na siebie, skurwysyn. Wtedy, kurwa, tylko na powiadomienia patrzysz. O kurwa, ile lajków, czeku. Sajo? Ha!
Ja nie oglądam Xayo. Wiesz dlaczego on ma tyle widzów? To dlatego, że jest tyle kurwa gimbusów. Ja wybieram dobry content. Dokładnie tak. Mojego ulubionego streamera nie ogląda 10 osób, dlatego że jest chujowy. To jest ekskluzywny content. Nie dorosłeś do tego, ziomuś. Rozumiecie? Wiecie, jak ktoś kurwa mówi... Powiem tak. Zadymkę zrobiłem w różnych formach. I tak było z każdym memem. Ja nie wiem, czemu ludzie się tak uczepili tej kurwa zadymki. Powiem tak. Zrobiłem zadymkę z Mofoskim. Robiłem to dla śmiechów, jak się nabijałem, kurwa. Kurwa, pierwszego dnia jak stwierdziłem, a podpierdolę sobie zadymkę. Robiłem to kurwa na TeamSpeaku z ludźmi dla beki. Wykorzystałem już kurwa każdą formę tej jebanej zadymki. I po prostu to skończyłem. Tak było z każdym kurwa memem, który się utrzymał chwilę. Była Klaudusiek, 5 dni minęło, skończyła się. Była śmiechała przez 5 dni. Właśnie o to chodzi, żeby kurwa nie być jebanym klaunem, który kurwa wiecie. Jak chomik biegnie w kółko i robi to samo. Kurczak, Antoś, kurwa, tych rzeczy było w kół. Była Dekari, była Ola Sygnowska. Ile kurwa z tych rzeczy zostało? Są nowe. A ludzie, kurwa, zadymka. Ha, Xayo to zadymka, Xayo to zadymka. Kurwa, jeszcze szufladkować kogoś, mając na swoim koncie wyróżniających cię elementów, kurwa, jajecznicę półgodzinną, łapanie się za uszy, firmóweczkę, którą pewnie i tak czat wymyślił. Na grupce był Kacperki, kurwa, szkalowany. Zobaczcie, ma moda i pędzelek obok się. Ja kocham, jak ludzie mówią, o, Xayo to jest zadymka. Albo o, Xayo jest nieróżnorodny. Rozumiecie, jak ja widzę głosy. No, inting pod publikę, Jerry'a, chujowe. No kurwa, ktoś kto ogląda tego streama dłużej niż przez jedną grę. Poza tym ja jestem właśnie takim streamerem i właśnie dlatego kurwa wielkie serduszko wam zostawiam na czacie, że jestem streamerem emocjonalnym. Jestem kurwa łatwo triggerujący się i tak dalej. Więc jak widzę taką kurwę Tristanę jak wczoraj, to ja nie mogę być niestylizowany. Może wpadłeś w złym momencie. Kurwa, ale ktoś kto to ogląda to rozumie. Rozumisz? Tak to działa. Zobaczcie. Kurwa, nie było takiej sytuacji, żeby ktoś się tak szybko wykurwił do przodu jak ja. To już bez kurwa walenia konia do swojej osoby, ale nie było takiej osoby. To świadczy o tym. Ja nie mówię, że o, ja jestem zajebisty, ja jestem wyjątkowy. To ludzie kurwa inni chcieli żreć za to samo. Cały czas. Cały czas chcieli wkładać kurwa kawior do garnka za to, że siedzą i robią, o, tego krypka tu muszę dobić. Siedzenie przed komputerem jest przeżytkiem. Jak ludzie tego nie zrozumieją, będą w dupie. Będą streamować kurwa i robić, muszę tego krypka tu dobić. Nie jesteś pro playerem? Nie graj w tę grę na poważnie. No ni chuja. Ale tak jak mówię, ja nie ukrywam. Ja mogę zaraz zrobić kurwa 10 dni challenge i zobaczyć jak mi się uda. Ja jestem otwarty na wszystkie możliwości. Naprawdę. Zamykanie się to jest kurwa najgorsza rzecz. Nie wiem, no. A to już tak odbiegając od tematu. No kurwa. Jeszcze z tym wybijaniem się, że tu jakieś coś. To teraz jak Ukrainka jest z Isamu, daje mi pierwszego hosta, kurwa. Ledwo się pojawiła na Twitch TV, ja kończyłem streama, mówię, o jakaś Ukrainka, tam jej hosta. No to co teraz, kurwa, teraz to Isamu ze mną powinien to robić bez zabezpieczenia? No nie, no. No kurwa, no niech se robi co chce. Wybić się, kurwa. Możesz się wybić na lizaniu psa. Jak nie utrzymasz, kurwa, czegoś, to kurwa, no nie utrzymasz widowni. Jak jesteś, kurwa, no nie zrobisz tego po prostu. Robisz sztuczkę, masz... Nie wiem, srasz gadki tibijskie i masz widzów przez chwilę. Ale ludzie tego nie rozumieją. Zwłaszcza, że tak działa bardziej Twitch TV niż YouTube, okej? Okay? Bo na Twitch TV średnia wieku jest dużo większa. A ludzie i tak będą pisać, że obo to oglądają debile. Rozumiecie? Ja do takich ludzi nie przemówię. Właśnie dlatego tymi ziomkami, no, lecimy w śmiechawkę TV z czatem. Zresztą powiem tak, no. Ja mogę, kurwa, matematycznie, zgodnie z moim sercem, wyliczać, co mi się najbardziej opłaci. Ale to może, to ja jestem w błędzie. No dobrze, że jest inny content niż mój, tak? Bo ani by ktoś nie miał porównania, ani ktoś by nie miał drogi wyjścia. Może dobijanie klipków kledzikiem, to jest właśnie to, czego szukasz. A może chcesz laseczkę grającą Janą? Ona też jest na tym serwisie. Dlatego powiem tak, no. Całe życie... Z jedna wielka śmiechawka TV. I no musicie to zrozumieć. A co do tych tekstów Meduzy i Rafoniksa, nie wiem czy ja mu to muszę tłumaczyć, kurwa. Ja myślę, że to... Ja wezmę Antosia i on to zrozumie. Ale no, kurwa. Tak jak mówię, no, można się przypierdolić do wszystkiego. Tak jak kurwa mówię śmiechawka TV. No ile razy powiedziałem śmiechawka TV na tym streamie, kurwa. 100. To mi weszło kurwa w język. Tak jak mówimy, no coś jest fajne. Albo kurwa niektórzy mówią daj picie dla Xayo. No kurwa, no tak po prostu sobie mówimy, no. Mnie to bawi, bawi mnie forsowanie memów czasami. Myślę, oczywiście, jeżeli to jest śmieszne forsowanie memów. Nie, jeżeli ktoś kurwa czwarty raz zobaczył JD na swoim chuju. No ale wiecie, no czasami spoko jest powiedzieć kurwa przepraszam, nikomu nic się nie stało. Albo nie wiem, szwagera co ty kurwa robisz. Rozumiecie? Kurwa ja dosłownie biorę każdy tekst i to łączę kurwa, mnie to bawi po prostu. Bawią mnie niektóre teksty, no i tyle. Kurwa nie wiem, no.
Śmieję się, nie wiem, z Alladyna Malczyński. Bawią mnie te teksty. Bawi mnie, kurwa, osiągnięcie Little Monsters na Justina Biebera. No, jedna wielka śmiechawka TV. To jest życie. Uśmiechnijmy się wszyscy na czacie. Zobacz, a co to jest? Krzysztof ma śmiechawkę TV. Ma śmiechawkę TV. Rozumiecie? Wszystko się opiera o to. Każdy ma swój humor. Każdy wie, co jest dla niego śmieszne. I on tam celuje, no jak kogoś bawi, nie wiem, pisanie 2137 na streamach, jakby je 2137, pójdzie gdzie indziej. U mnie tego nie ma. U mnie, kurwa, nigdy nie było papieża nawet. U mnie nie ma papieża, po prostu. Nie ma. Jak ktoś chce się pośmiać z płaskiej ziemi, zapraszam tutaj. Rozumiecie? Tylko wszystko się opiera o to, że, kurwa, Krzysztof, jako mój kolega, postanowił podważyć, kurwa, mój content, stwierdzić, że on jest chujowy, bo tak to już jest. Krzysztof tego nie powie, on ci powie, wydaje mi się, no on tam kopiuje, no on też się wybił, no on się boi, on strzela. Tylko że do strzału, kurwa, dodaje, wiecie, metkę z napisem przepraszam. Ja nie podważam, naprawdę, no. Mnie coś nie bawi, to ja się śmieję z tego z kimś, kogo też to nie bawi. Śmieję się z tego, kto się z tego śmieje. Ale naprawdę, ja się cieszę, jak wszyscy mają śmiechawkę TV, bo na tym, kurwa, polega życie. Żeby nie być smutną pizdą, tylko mieć śmiechawkę TV. Wiecie, a to, że popatrzcie sobie, kurwa, na streamerzy.pl, jak wygląda średnia widzów, okej? Okay? Ja pół roku temu 1000. Teraz mam, kurwa, 5. Inni streamerzy z 4-3 spadli do 2 albo 1,5. Nie dziwcie się, że reszta będzie wam mówić, kurwa, ten Xaryz chuj jebany. Patrzcie, jak macie talerz, nie? Na tym talerzu jest kurczak i wy mówicie, ale bym zjadł tego kurczaka. I jecie kurczaka, co nie? Ktoś go podbiera go. O, kurwa, przecież byście go zaczęli gonić. A ja powiem tak, to jest to, o czym mówię. Ja się, kurwa, na nikogo nie chciałem obrazić. Z posiadania śmiechawki TV niektórym zabrałem tego kurczaka i to oni się obrazili na mnie. Jak to super streamek, jak aktywiński wariat, wiecie. No, tak. Dobra, no dokończymy to już, bo... Jak ci Rafonix i Meduza. Normalnie, gościu, no. Po wojaku, też się w sumie wziął. Przecież za dymka, siusiu, ja się później dowiedziałem, że to jest od Meduzy tak naprawdę. No dobra, i teraz przechodzimy do rzeczy. Patrzcie. Nieważne jest to, taka jest prawda. Taka jest prawda i to jest słuszna prawda, bo jeżeli ktoś coś robi lepiej, to chuj. Nieważne, kto pierwszy pierdnął. Ważne, kto pierdnął najładniej. I kurwa, po prostu, jak jesteś resident sleeperem jebanym, to ludzie będą zasypiać. Jak robisz coś, kurwa, dla śmiechu, no to jest śmiechawka TV, nie? Krótka piła, no poza tym, tak jak mówię, ja nie rozumiem, nie, bo kurwa, ja sobie mówię każdy tekst, każdy sobie przerabiam na swoje, na coś, co mnie akurat bawi. Jak ktoś to bawi, to luz bluz, nie? Ważne, żebyśmy się razem śmiali. Nie wiem, no jak ja po podpiwku Jędrzeju, no najnowsze, kurwa, przerobienie tekstu. Albo nie wiem, no tak od chuja w dupie, no, no nie wiem, no cokolwiek. Ja mówię czasami losowe rzeczy, które się przyjmują, bo naprawdę, powiem tak, ja z Antosia bym zrobił lepszego streamera niż większość, kurwa, Twitch TV. Bo kurwa, lepiej jest jednak, jak ktoś się w ogóle nie odzywa, niż się odzywa, jak ma dwucyfrowe IQ i to bliżej, kurwa, 10, a nie 99. Wiecie, no, musisz znać sytuację na szachownicy, żeby szachować. Bo to jest tak, jak ja wam, zobaczcie. Z kolei wezmę Natalię i kliknę. Ona nagle pierdoli głupoty. Cześć, jestem Natalia. Nie, dobra, to akurat miało w miarę sens, ale no następna rzecz. Kurwa, dobra, to też. Ale następna, zaufajcie mi. Chodźmy razem na spacer. Dobra, nie, ale Natalia nie wie, o co chodzi, kurwa, w gierce. Nie ma świadomości. Mówi jakieś głupoty totalne. Zrobić zadymeczkę. Fiu. Poza tym, moje teksty, otóż tak swoją drogą, to co do śledzenia tego wszystkiego i tak dalej. No, ja po prostu śledzę trendy i bawi mnie wszystko. Ja już to mówię, to jest dokładnie to samo, tak? To jest przeciwwaga, kurwa, z siedzenia przed komputerem i robienia cały czas. O, może ten go creepa sobie dobije tutaj. Po prostu streamerka się zmieniła, no i trzeba to zrozumieć. Wszystko się będzie zmieniać. Kto się skończy, ten się skończy. Kto sobie nie umie poradzić, ten się skończy. Krótka piła, kurwa. Jeżeli... Powiem tak, jeżeli ty nic nie wnosisz do streamowania, jesteś, bo jesteś, to jesteś nikim. Prędzej czy później wpadnie ktoś, kto ci rozburzy to wszystko. A jeżeli chodzi o to, że to wiecie, to nie jest tak, że jakoś próbuję do siebie przekonać, nie? Bo ja to doskonale rozumiem, kurwa, że ktoś mnie może nie lubić, bo ja wiem, że mam taką osobowość, że albo mnie nie lubisz, albo mnie, kurwa, nie lubisz, bo ci nie pasuje typ humoru czy coś. Ale posługuj się przynajmniej logicznymi argumentami. Ja to uwielbiam, jak ktoś przychodzi, mówię, kiedyś było lepiej, albo no chujowo, kiedyś było lepiej. Na tym streamie, kurwa, nigdy nie było lepiej. Jak ktoś wspomina pierwsze mieszkanie, dobrze, no nie jestem to ja na pewno. Dobra, czat, no, chyba wytłumaczyłem wszystko. Nie wiem, czy jesteś jeszcze do mówienia. To był taki króciutki poradnik streamerski, wytłumaczenie, kurwa, jak działa życie. I tyle. Bo niektórzy go nie rozumieją.